Zawsze płaczę przy lambadzie. Ten, który doprowadził mnie niegdyś do płaczu, sam odszedł płacząc. Kooma lambada. Jak nazywa się ten instrument, który robi smutek? Wygląda jak maszynka do mięsa albo makaronu. Dzieli na części to, czym się żywią. Tak, dajesz im to w częściach. Jest więc część zmysłowa, zawodowa, macierzyńska, artystyczna. Gdy kobieta jest pokawałkowana, to płacze. Rusza biodrami, jakby chciała odejść, ale tak naprawdę pływa. Freud pisał, że syreni ogon to tęsknota za fallusem. Skąd mógł wiedzieć, że jak lambada będzie hitem, na osiedlu domków przy plaży mężczyzna zrani dziewczynkę i uczyni z niej syrenkę śliską jak narząd. A teraz zapamiętaj. Raz, dwa, trzy. Ruch bioder i płyń. Zeznania. Doktorowi, który dotknął. Przypomnij sobie ten szpital i powiedz. Szedł doktor suchą szosą. To był lipiec. Nosiłaś kusę spódniczki. Zaczepiłaś go. Masz szluga? Mam cierpliwość, powiedział. I zostaliście przyjaciółmi od świętej depresji i czarnej kawy. Tak było? Tak było. A potem on pytał, cóż mi się w kieszeni otwiera i pozwalał dotknąć. Przypominam sobie ten szpital i stół bez nóg, a może podłogę i późne godziny wieczorne w jego gabinecie. Kilka białych kopert i proszków. Prosiłam, narysuj mi na lewej piersi świerszcza i kilka srebrnych kropel. A on? Co mówił? Nazywam się Miłosierdzie.